To jest podcast Zacznij od pasji, odcinek 5. Czy można z pasji do mody stworzyć swoją markę odzieżową? Cześć i dzień dobry, witam Cię w 5. odcinku podcastu Zacznij od pasji. Ja nazywam się Mateusz Janiec i w tej audycji przedstawiam skuteczne sposoby na rozwój Twojej pasji. Jeśli potrzebujesz poradników, inspiracji i motywacji do rozwoju, to jesteś w dobrym miejscu. Partnerem kanału jest Fotoforma, profesjonalny sklep foto, wideo. No i mamy pierwszy odcinek związany z innymi osobami, które mają jakąś pasję. Będzie dużo, dużo więcej tego typu rzeczy tutaj, a dzisiaj mamy pierwszą osobę, którą jest Klaudia Czerniakowska, która założyła swoją własną markę odzieżową. Jest to marka odzieżowa Marisol. Z Klaudią się już znamy jakiś czas, no i tym bardziej podziwiam ją za to, że odważyła się stworzyć swoją markę odzieżową i robi to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I była to jej taka pasja i postanowiła i to wdrożyła i zrobiła, więc mega inspirująca rozmowa. Serdecznie Cię do niej zapraszam i wyciąg takie smaczki dla siebie i zastosuj u siebie, aby swoją pasję rozwijać i nie bać się iść do przodu. Zapraszam. Cześć Klaudia, przedstaw się nam tutaj, kim jesteś, czym się zajmujesz, no i przedstaw się słuchaczom i widzom podcastu. Dobrze. Cześć Mateusz, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Klaudia Czerniakowska i pochodzę z małego miasta Robczyce. To jest miasto, które znajduje się około 30 km koło Rzeszowa, więc jest naprawdę dosyć małą miejscowością. Jestem zwykłą, prostą dziewczyną właśnie z małego miasta, która miała wielkie marzenie o posiadaniu własnej marki odzieżowej i od dwóch lat właśnie się tym zajmuję. Prowadzę swoją markę odzieżową. No i staram się cały czas rozwijać. Super, super, dokładnie. Jesteśmy takimi sąsiadami troszeczkę, bo właśnie Robczyce są na drodze Dębica-Rzeszów, no to więc, tak, więc jesteśmy blisko siebie. Czym jest dla Ciebie pasja, Klaudia? Powiedz mi, jak Ty to widzisz, co to znaczy dla Ciebie i czym się pasjonujesz? Dobrze, więc odkąd pamiętam, moją pasją była zawsze moda. W sumie nawet w albumie rodzinnym możemy znaleźć zdjęcia właśnie małej Klaudii, albo już nie takiej małej, w ciuchach mamy. Okay. Więc jakby zawsze się przybierałam, jakoś mnie tak ciągnęło do tych stylizacji ciuchów, ubioru. I pasja jest dla mnie tym, co kocham robić. Na pewno czymś, co mnie satysfakcjonuje, co chcę robić, co daje mi radość i co mnie po prostu... takim czymś, co mnie nie męczy. Okej. Okay. Nie męczysz się wtedy, gdy coś wykonujesz z pasji. Tak, dokładnie, okay. Bo chcę to robić. Okej, okay, rozumiem, dobra, spoko. Jak to się stało, że w ogóle założyłaś swoją markę odzieżową? No jak mówisz, tak od dzieciństwa już coś tak było z pasją w ogóle związane właśnie z modą. I z tego, co ja Cię poznałem, bo udało nam się, no Ty do mnie zagadałaś odnośnie zdjęć ślubnych, więc, więc wtedy my się poznali parę lat temu. Kiedy to było w ogóle? 5 lat temu. W tym roku mamy 5. rocznicę. Jutro. O, no to pięknie, ale my się fajnie tutaj z tym wstrzelili, no nie? Tak. Także powiedz mi, czym się wcześniej zajmowałaś przed tym stworzeniem właśnie marki? Co robiłaś? Więc tak, jakby no moda zawsze gdzieś tam ze mną była w moim sercu, tak jakby nie sądziłam nigdy, że jakby będę to robić zawodowo, więc jakby poszłam w kierunku takim chemicznym, ścisłym. Okej. Tak, więc jakby skończyłam technologię chemiczną, mam tytuł magistra z Politechniki i pracowałam najpierw w takiej małej firmie prywatnej, która się zajmuje projektowaniem mieszadeł. Takich ogromnych. Tak, i potem jakby to zaczęłam... bardzo ciekawe, ciekawe połączenie. Tak, ciekawe. No... tych dwóch. Tak, jakoś tak nie wiem czego, ale w szkole dobrze mi szło właśnie z chemii i z biologii, więc zawsze myślałam, że to będzie coś, co będę robiła kiedyś. Okej. Okay. Tak, więc jakby najpierw praca właśnie w takiej małej firmie i potem jakby no w ogóle się tam nie rozwijałam, nie było żadnych takich możliwości rozwoju, więc zaczęłam szukać nowej pracy i znalazłam się w dużej korporacji lotniczej, więc w sumie też ani z modą, ani z chemią, więc jakby no pracowałam 3 lata w korporacji w takim dziale dosyć dziwnym, innym, może bardziej związanym z prawem, z przepisami prawa.
I pracowałam tam do momentu właśnie wybuchu pandemii, bo jak wybuchła pandemia, no to wiadomo, przemysł lotniczy troszkę podupadł, no bo już nie było tych lotów, więc jakby u nas firma podjęła decyzję, że zwolni 500 osób i ja byłam właśnie jedną z tych osób. I właśnie, bo to jest cała historia. I jakby dobra, może zacznę tak. Zaczęła się pandemia i nasza firma zrobiła coś takiego, że każde piątki mieliśmy wolne. Jakby obcięli nam wypłatę, ale też godziny pracy. Okej. Więc ja sobie wtedy Czyli weekend pomyślałam... trwał 3 dni. 4. Czyli piątek, sobota, niedziela, tak? I jeszcze jakiś tam. Przepraszam, bo nie usłyszałam dokładnie. Weekend. Może 3 dni. Piątek, sobota, tak, niedziela, weekend. Weekend. Bo usłyszałam tydzień, tak, okay. Mhm. Dokładnie. Więc jakby ja sobie tak stwierdziłam, że to jest chyba idealny moment, kiedy ja muszę coś zrobić ze swoim życiem i po prostu coś zrobić, więc stwierdziłam, że te piątki wykorzystam i po prostu pojadę do Łodzi, bo tyle, co wiedziałam o tkaninach, o ciuchach, to tyle, że mam właśnie jechać do Łodzi i tam się znajdują jakieś hurtownie właśnie z tkaninami. Tak, tak, więc tak. Postanowiłam sobie, że w każdy piątek będę jeździła do Łodzi i jakoś powoli będę szła w kierunku otworzenia tej własnej marki odzieżowej. Okej. Okay. Tak, więc Nie zaczęłam było właśnie... to dla ciebie ogromne takie, wiesz, wyzwanie, że przerażające w jakiś Wiesz co, sposób? no to było coś takiego, że nie wiedziałam, tak? Nie wiedziałam, gdzie Okej. jadę, nie wiedziałam, gdzie są te hurtownie, wiedziałam, że w Łodzi, wpisałam sobie coś w Google, no i to tam mi coś wyskoczyło, więc mniej więcej wiedziałam, Okej. jakie ulice, Ale ale nie ciekawa wiedziałam, historia. co tam znajdę. Tak, więc jakby, no wiesz co, no ja ogólnie jestem człowiekiem, który lubi wyzwania, ja zawsze w pracy też szukam albo jakiegoś właśnie awansu, zmiany stanowiska, chciałam coś robić, nie tylko cały czas siedzieć w tym samym miejscu. Więc jakby stwierdziłam, dobra, jadę, co ma być, to będzie. I tak po prostu pojechałam. Pojechałam do tej Łodzi, no i błądziłam trochę po omacku, no bo jak to inaczej, ale coś tam znalazłam. W głowie miałam jakiś pomysł. W ogóle mój pierwszy projekt to była biała spódniczka z takimi haftowanymi wstawkami. I na przykład dzisiaj już po 2 latach oczywiście wiem, że mogę sobie taki materiał po pierwsze zamówić, jaki tylko chcę, mogę sobie już kupić gotowy taki materiał, ale wtedy tego nie wiedziałam. Więc kupiłam po pierwsze zwykłą bawełnę, taką po prostu białą, zwykłą bawełnę i poszłam kupić do jakiejś pasmanterii takie koronki, hafty. I po prostu to połączyłam. Okej. Okay. Tyle, że sukienka pewnie musiałaby kosztować 1000 zł, nie? Ta no jakby to na pewno było droższe jakby, okay. Ale jakby na ten moment to było tyle, co wiedziałam. Super. I co byłam w stanie zrobić. Czyli działałaś z tym, co masz, z tym, co wiesz i tak, no i świetnie, podoba mi się to bardzo, bo uwielbiam ludzi czynu, którzy pomimo tego, że nie wiedzą, jak coś zrobić, biorą się za to i działają. I tak. Dlatego też jesteś pierwszą uczestniczką tutaj właśnie wywiadów, bo mi przyszło na myśl właśnie twoja historia związana właśnie z tą marką odzieżową, bo wydaje mi się, jest to trudne jako tako do stworzenia i żeby to działało w ogóle, żeby się utrzymać, żeby zarobić, nie wiem, pracownicę, czy wspólnik, czy jeśli samemu się to robi, no to wiadomo, trzeba wszystko opłacić i musi być też na życie, no nie? Ale tak. Ja wiem, że wcześniej przed rozpoczęciem już tej marki odzieżowej, ty miałaś Instagrama już dużego, na którym też pokazywałaś tak. taką modę właśnie, prawda? Dokładnie, bo jakby wszystko się też zaczęło od tego, że gdzieś tam kiedyś koleżanka właśnie mi powiedziała, że załóż tego Instagrama, no pokazuj tę stylówkę. Ja mówię, że nie, no tyle jest tych blogerek modowych, nikt mnie nie będzie oglądał. No, ale namówiła mnie i po prostu zaczęłam powoli pokazywać jakby właśnie swój styl, swój pomysł jakby na ubrania tamtych z sieciówek, więc bo tam się głównie ubierałam. Tak. No i jakby tak się moje konto rozrosło, ale jakby było oparte właśnie na stylizacjach z sieciówek, a jakby wiadomo, poszłam w przeciwieństwo sieciówek, czyli właśnie polskiej produkcji. Okej, okay, super, ale to już wiesz, zgromadziłaś widownię wokół tego, już zgromadziłaś osoby, które były potencjalnie zainteresowane twoją marką i to w niemałych liczbach, bo tam prawdopodobnie, jakie to było konto wtedy? Wiesz co, 20 tysięcy na pewno no miałam. Właśnie. To już więc, jest konkretne jakoś, konto, tak. Które były przeważnie kobiety, prawda? Tak, to społeczność. Aktywne. No właśnie, społeczność się tworzyły kobiety, no i one były zdecydowanie aktywne, no nie, bo to też im się podobało, prawda? I, tak. i jakieś czerpały tak, inspiracje tak. pewnie ku temu, no nie? Super. To prawda. No i co, i pojechałaś do tej Łodzi i... Pojechałam do tej Łodzi i przywiozłam tą pierwszą zaczęło. Białą belkę. No i ale jakby wiadomo, w międzyczasie wykorzystywałam cały czas ten czas na tą drugą stronę, czyli jakby produkcję, no bo gdzieś musiałam to uszyć. Ktoś mi Tak. musiał to
konstrukcję przygotować, tak, wykroje zrobić. Więc jakby po prostu to, co zrobiłam, co mi przyszło do głowy, no to wypisałam wszystkie szwalnie, które udało mi się gdzieś znaleźć w Rzeszowie, no i dzwoniłam po prostu do każdej, no i od jednej do drugiej, gdzie mnie wszyscy jakby odrzucali, no bo gdzie to takie ilości tam szyją po tysiącach czy po ile sztuk, no ale w końcu jakoś się udało, no trafiłam do tej szwalni i jakby no i tak zaczęliśmy, no i to jestem do dzisiaj w tej super, szwalni. Super, elegancko, świetnie. I też z Rzeszowa, tak? Czyli tak w sumie tak, na miejscu. Tak, nie musisz gdzieś jeździć pół Polski, żeby to doglądać, bo rozumiem, że trzeba to doglądać w jakiś sposób. To prawda, cały czas trzeba mieć jakby pieczę nad tym trzymać, no bo jakby mogą się pojawiać niezapowiedziane problemy. Okej, czyli od pomysłu takiego, że na przykład uszyjesz jakąś świetną sukienkę na przykład na wiosnę, pewnie już teraz myślisz o lecie. O lecie już się myśli, okej, dobra. Czyli trochę takie prawie rok w przód się myśli. Tak. Prawda? Tak, tak, tak. No właśnie, to jest pomysł, jest jakiś pewnie projekt. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Zresztą u nas jest bardzo różnie. Właśnie jakby u mnie wszystko zależy od tego, co gdzieś zobaczę, co mi przyjdzie do głowy i czasem to jest nawet tak, że czasem jest dosłownie parę dni i mi coś wpadnie do głowy, zobaczę jakąś tkaninę i od razu lecę i mówię, robimy to. Okay. Więc czasem jest tak szybko. Super. Ale głównie jakby mam coś takiego, że najpierw jak jadę po tkaninę, po nowe właśnie wzory, no to widzę tą tkaninę i od razu w głowie mi się wyobraża, czy z tego widzę sukienkę, czy kimono, czy jakąś kurtkę. Więc tak zaczynam, czyli od małej próbki materiału, gdzieś tam w mojej głowie się coś pojawia, no i jakby potem już jest realizacja tego projektu. Super, no idzie po prostu materiał i wybór potem materiału, tak, i do szwalni idzie jakiś projekt, tak, i tak to tak wygląda, ja nawet się nie orientuję do tego pytań. No to wygląda tak, że widzisz próbkę, zazwyczaj taką malutką, no i możesz sobie zamówić na przykład kupon, to się tak nazywa właśnie kupon, czyli na przykład 2 metry. Okej. Okay. Bo wiesz, jakby to jest właśnie trudne w tym wszystkim, że wiesz, ja widząc właśnie ten mały ścinek materiału, muszę zdecydować, wiesz, czy to będzie hit, czy to będzie kit, czy ja w ogóle coś z tego zrobię. Okej. Okay. Więc jakby najlepiej właśnie skupić ten kupon i otrzyć właśnie swój pomysł. Tak, tak, tak. Czyli taki prototyp trochę, tak? Tak, dokładnie, prototyp. Jak już wyjdzie, to wtedy zamawiam większą ilość materiału. No okej, świetnie. I jest wtedy szyte już w tej szwalni już większa ilość taka, dokładnie, jak chciałaś. No i jak teraz z perspektywy patrzysz, bo pewnie wtedy wydawało się to trudne strasznie i to było na pewno trudne. I pracując właśnie na etacie wcześniej, a później przejście właśnie na swoją działalność i tutaj właśnie projektowanie i szycie. Jak się zmieniło właśnie twoje życie wtedy? Jak to uważasz pod tym względem właśnie teraz, takiej perspektywy teraźniejszej, no nie? Wiesz co, ja ogólnie jestem właśnie taką osobą, która bardzo nie lubi być pod czyjąś kontrolą i to się na pewno zmieniło. Także po prostu ja sobie mówię, kiedy idę na urlop, kiedy mogę wyjść z pracy, kiedy idę do lekarza i tak dalej, więc to jest dla mnie na pewno plus, mam taki komfort psychiczny na pewno, no właśnie chyba jakby, chociaż mówią, że jakby tak, jak ma się swoją firmę, no to ten stres jest non stop, jakby wiadomo, na etacie jest 8 godzin, potem wracam do domu i już mnie nic nie interesuje. Tak, tutaj cały czas trzeba myśleć, tak, cały czas trzeba właśnie wymyślać coś nowego, pilnować, płacić cały czas jakieś faktury czy coś, więc non stop jestem jakby w działaniu, ale zmieniło się na pewno to, że teraz robię to, co właśnie kocham, to, co mnie satysfakcjonuje, nie idę do pracy z taką myślą, o Boże, znowu tam, znowu to będę robić, tylko po prostu idę jakby, wiesz, z energią, z werwą. Okej. Okay. Więc jakby robię to, co kocham właśnie i żyję tak, jak chcę, po prostu po swojemu, na swoich zasadach. Super. Tak jak wspominasz, że coś za coś, prawda, prowadząc swoją działalność, jest jakaś tego cena. Ceną tego jest, że właśnie myślimy jako właściciele, przedsiębiorcy i tego typu osoby myślą, ale też są ogromne plusy, tak jak mówisz. Jest na przykład jakaś awaryjna sytuacja, której no nie możesz iść do pracy, tak nazwijmy to, no i nie idziesz, prawda, nie bo idziesz, odrobisz sobie na przykład jutro, czy wieczorem, czy w jakiejś wolnej chwili, więc są plusy i minusy zawsze takich
zagadnień związanych właśnie z etatem i z pracą na swoim, więc warto po prostu próbować to i różnych, różnych spróbować rzeczy. Jeśli ktoś się boi etatu, to warto to robić równolegle, wtedy już jest hardcore, bo czasu nie ma na nic, ale jest taka opcja do sprawdzenia. Jest to nieryzykowne, tylko, tylko to jest takie bezpieczne, bo z etatu jest jeszcze, wiadomo, ten stały dochód, a tutaj się rozwijamy. Nie ma tego stresu. Dokładnie. Troszeczkę płacimy za to swoim wolnym czasem, bo już tego nie mamy wolnego czasu, bo trzeba też, trzeba też spać, ale i mieć jakieś swoje życie prywatne. Ale no wtedy to jest to warte spróbowania. Także jak ktoś po prostu myśli o takim czymś, że chce coś założyć swojego, to warto to poprowadzić równolegle. Klaudia, dokładnie. Super, super w ogóle historia z tym związana. Ja myślałem w ogóle, że wcześniej to znacznie powstało niż wtedy, co pandemia była takim zapalnikiem trochę tego. Co jest ciekawe, już któraś z kolei osób odkrywamy, że coś, co potencjalnie jest czymś okropnym, złym i co się wydarzyło właśnie związane z pandemią, każdy z nas to odczuł, było zapalnikiem do czegoś dobrego. U mnie na przykład właśnie też właśnie szkoła fotografa powstała po złamaniu nogi mojej. Więc jako fotograf złamałem nogę, stwierdziłem, okej, czyli ja jak podupadnę na zdrowiu, no to leżę, prawda? Więc muszę coś wymyśleć. I tak powstała właśnie szkoła fotografii. Więc takie czarne łabędzie, które tak zwane, które wydarzają się nieoczekiwanie, nie wiemy, że takie coś się wydarzy i myślimy, że to jest poza naszym zasięgiem, to nam się nie wydarzy, a czasami się wydarzy i może być właśnie takim fajnym zapalnikiem do stworzenia czegoś. Tak, przekuwa się w coś dobrego. No i właśnie tak jak mówimy o tym, o tej pracy, o tym, że czasami trzeba coś poświęcić, może troszeczkę czasu wolnego. Jak teraz już po tych trzech latach, tak, już działania? Dwóch latach działania. Jak wygląda twój dzień w ogóle taki pracujący? Jak wygląda mój dzień pracujący? No właśnie to u mnie wszystko zależy od etapów produkcji właśnie, na jakim jesteśmy, ale taki typowy dzień, no troszkę się teraz zmieniło, bo jakby od niedawna mamy swój lokal, więc właśnie do tej pory w ogóle miałam wszystko w domu, magazyn, sklep, bo dziewczyny co chwilę przychodziły, więc nie miałam domu, nie miałam życia prywatnego, że tak powiem. Ale stwierdziłam, że nadszedł czas, żeby to właśnie zmienić. No więc od teraz jakby wstaję tak 7-8, sprawdzam maile, sprawdzam, czy wpadły jakieś zamówienia, odpisuję klientkom, sprawdzam Instagram, takie jakieś rzeczy i potem jakby teraz już się ubieram, jadę do swojego biura i tam pakujemy paczki, nagrywamy reelsy, nagrywamy instastory, robimy zdjęcia, chodzimy, nie wiem, na rynek w Rzeszowie porobić właśnie jakieś fajne takie różne stylizacje, więc to jest taki aspekt mojej pracy, gdzie takiej bardziej twórczej, że tak powiem, takiej kreatywnej, no bo jednak social media to jest jakby duży, to jest ważny bardzo aspekt mojego biznesu. No a druga kwestia to jest taka, że gdzieś tam się ciągle przeplatają szwalnie, bo też już nie mamy jednej szwalni, tylko kilka, więc jakby ciągle też muszę myśleć właśnie, czy tu są metki, czy tu są wszywki, czy materiał jest okej, bo czasem przychodzi na przykład tak, że my mamy kroić, a materiał jest cały zeskazowany, więc to są też takie właśnie aspekty. Co znaczy zeskazowany? Czyli na przykład są jakieś smugi, są jakieś nitki po produkcji, jest po prostu brudny, jest na przykład dodrukowany, bardzo dużo jest takich sytuacji. No niestety takich właśnie niespodziewanych i bardzo takich stresujących, wiadomo. No, więc jakby jest ten taki aspekt właśnie biurowy i ten szwalniowy, że tak powiem. Okej, rozumiem. No i tak jak mówisz, fajnie, że zaznaczyłaś te wszystkie rzeczy, o których mówisz, o tych reelsach, o tych rzeczach, że marketing już to czujesz we krwi, już pewnie prowadząc to konto, które prowadziłaś, że to jest podstawa, prawda? Bez tego nie żyjesz, prawda? Nie ma, jakby firma nie istnieje. No przynajmniej moja, bo jest tak duża konkurencja, że jakoś trzeba trafić do nowych klientów. Rozumiem. A mówisz mamy i w liczbie mnogiej, czyli
prowadzisz to z kimś, czy masz jakichś pracowników. Wiem, że w większości pewnie robisz sama, bo tak to się robi na początku swojej firmy, swojej działalności. Jesteś i od marketingu, i od sprzedaży, tak jak mówisz, i od obsługi klienta. I to jest super, że to działasz sama, bo się tego nauczysz, a pewnie z czasem przyjdzie czas na zatrudnienie kogoś, asystentki i tych osób. Jak to wygląda u ciebie? To właśnie tak przez półtora roku pracowałam sama, więc byłam dosłownie wszystkim, tak jak powiedziałeś, ale od kwietnia jakby mam pomoc, mam Justynę, która ze mną współpracuje i jakby ona się już zajmuje obsługą klienta i razem nagrywamy, pomaga mi w szwalni, no właśnie w pakowaniu paczek, także mam już pomoc. Super, czyli jest taka dobra duszyczka, co się rozumiecie razem i to jest świetne, świetnie. A powiedz mi, no to czyli tak się to przedstawia, taka codzienność twoja, no nie, takie swoje rytuały, ale jak pewnie są trudne momenty czasami, no nie, jakie były najtrudniejsze momenty właśnie w tym twoim wyzwaniu, jakim jest swoja marka odzieżowa, takie co stwierdzasz, że nie wiem, rzucę to chyba, no nie. Wiesz co, no takie momenty się zdarzają i takie momenty były. Myślę, że one są wtedy, kiedy na przykład drop nie sprzeda się tak, jak jakoś sobie zakładałam lub liczyłam i wtedy po prostu, wiesz, przychodzi takie myśli, że kurde, to ja już nic nie sprzedam, nic się nie podoba, jestem beznadziejna, moje, wiesz, projekty się nie podobają. Więc no było takich na pewno kilka i one na pewno jeszcze będą, bo jakby nie ma możliwości, żeby, wiesz, każda rzecz, którą stworzysz, była hitem. Oczywiście. No, więc są lepsze i gorsze projekty, ale jakby one mnie bardzo dużo uczą, z każdego właśnie takiego dropu staram się wyciągać wnioski właśnie, co zrobiłam źle, co mogłam poprawić. No, więc tak w sumie podsumowując, one są, jakby nie było chyba takiego najgorszego momentu, bo one po prostu się co chwilę pojawiają, tak, więc to wraca. Okej. Drop, czyli rozumiem, że jakiś produkt, prawda, który stworzony został. Dropem nazywamy, jakby na przykład teraz mieliśmy taki zimowy drop, więc wrzuciłam na stronę kurtkę i spodnie. Rozumiem. I to był właśnie drop. Okej, rozumiem, dobra. No i, ale też, wiesz, można sobie radzić z takimi momentami, no nie? Niektórzy z nas stwierdzają, że ja to każdemu mówię, żebyś na przykład się nie wypalił swojej pasji, swojej pracy, no to mieć taki wentyl bezpieczeństwa, no nie? Czyli ktoś odczuwa w swoim organizmie mega dużo stresu związanego z tym, co robi, niby to kocha, ale pojawia się tam ogromny stres, no i trzeba mieć jakiś taki wentyl bezpieczeństwa. Jedna osoba pójdzie sobie pobiegać, druga nienawidzi biegać, ale lubi sobie oglądać jakiś film, trzecia pójdzie, nie wiem, do kina, czwarta sobie pogra w grę, nie wiem, to co lubi. Dokładnie. Jak ty sobie radzisz w takich trudnych momentach, co ciebie tak odstresowuje w tych momentach, bo to ważna kwestia. Na pewno w prowadzeniu biznesu, żeby mieć taki wentyl bezpieczeństwa. To prawda. Tak, wiesz co, to co mi tak przychodzi na myśl, zawsze muszę przedyskutować z kimś, to co się wydarzyło. Na pewno rozmowa mnie uspokaja. Super. Szczególnie z moją mamą, ona jest takim moim kompanem. Okej. Okay. Wspierającym, więc jakby zawsze z nią staram się przedyskutować, co właśnie się wydarzyło, co zrobiłam źle, co mogłam lepiej. Więc to jest taki aspekt, że jak już się wygadam, to potem tak po prostu ochłonę, że tak powiem, i wtedy od razu mi się pojawiają nowe możliwości, nowe pomysły i ta energia wraca. Nie mam właśnie jakichś takich, że pójdę biegać. Ale to jest piękne to, co mówisz, przepraszam, że ci przerwę. To jest piękne, bo to jest taki naturalny trochę twój taki mentor, no nie? Ale zauważ, że też powiedziałaś słowa, że wypowiedziałaś to, no nie musisz porozmawiać o tym. Tak. I często tak jest, że to, co w nas w głowie mamy, nas przerasta, jest okropne, a gdy wypowiemy to lub opiszemy, co najgorszego się może w danej sytuacji stać, to stwierdzamy, że no nie wiem, no to nie jest takie straszne. Dokładnie, jak się wydaje, prawda? Super. No, tak, uważam, że dopóki, jakby zawsze tak sobie myślę, okej, coś się na przykład nie sprzedało, coś poszło nie tak, ale sobie myślę, kurczę, jestem zdrowa i to jest najważniejsze, a z każdego takiego innego problemu jakoś wybrniemy. Pięknie, pięknie, super, bardzo fajne, wiesz, inspirujące dla szczególnie babeczek, które gdzieś tam pewnie też może się zainspirują takimi rzeczami.
Super, dla, no w ogóle dla wszystkich. Fajnie, fajne. No myśli tutaj przedstawiasz swoje, które mogą zainspirować inne osoby. Bardzo, bardzo super. A gdzie Klaudia, widzisz się za 5 lat na przykład? Jakie masz marzenia związane ze swoim życiem, może być właśnie z tą pasją. Przede wszystkim mam na myśli tutaj pasję, ale to się często łączy ze sobą, bo wiadomo, te nasze pasje są takie, które tego naszego życia troszeczkę zabierają, więc to się łączy, no nie? A tak jak to często wspominam, nie doceniamy tego, co możemy zrobić w 5 lat, a przeceniamy to, co możemy zrobić w miesiąc na przykład. Te 5 lat to jest szmat czasu, zauważ, że ty jesteś 2 lata, a ile się wydarzyło, no nie? Dokładnie. A pomyśl, co może być za 5 lat. Myślałaś o tym kiedyś? Wiesz co, ja cały czas marzę i liczę jakoś tak po cichutku na taki moment, że wiesz, będzie taki boom, nie wiem, ktoś ubierze moją sukienkę, coś się wydarzy, gdzieś się pojawi, że nagle po prostu będzie taka fala nowych klientów, tak dużo się dziewczyn dowie o naszej marce. Okay. I mam po prostu nadzieję, że po tym jakby już ta marka tak ruszy totalnie z kopyta, tak jak sobie o tym marzę i będziemy taką marką mocno rozpoznawalną i może już będą jakieś butiki w Krakowie czy w Warszawie, bo jakby to pierwsze marzenie, czyli butik w Rzeszowie jako tako teraz zrealizowałam, okay. Więc jakby czas na kolejne miasta. Super, czyli w tamtym lokalu, który wynajmujesz, tak, to jest tak. I biuro, i też można tam przyjść, tak. Mogą sobie dziewczyny nawet przymierzyć coś, tak? Tak, wow, dokładnie. Super, i nawet gratulacje. Wiesz, jesteśmy, dziękuję bardzo, i właśnie jesteśmy tam chyba, nie wiem, 4. dzień dzisiaj, a już przyszła pani tak jakby po prostu z ulicy, bo koleżanka jej powiedziała, że ona tu może sukienki oglądnąć, i ja po prostu w szoku, ale że dopiero jesteśmy, a już ktoś przychodzi. Super, ale czad, świetna sprawa, no, mega. Widziałem właśnie na relacjach to miejsce, jest mega klimatyczne, taka tak. Stara kamienica, tak? Takiej sobie wymarzyłaś? Tak. O takiej marzyłam od samego początku, tak, żeby był ten właśnie klimat, taki stary parkiet, w ogóle piecyk to już jest totalnie spełnienie moich marzeń, to jest taki kaflowy stary piecyk. Tak. No i właśnie jesteśmy... Notabene może się przydać w zimie, jak tak straszą wszystkim. Tak, tak. Tylko jeszcze muszę zapytać właściciela, czy można w ogóle w nim palić. Okej. Prawdopodobnie no. Tak, bo są to dobrze zrobione rzeczy często. No tak, to mi nie jest. Starych tych, ale jaja, no to pięknie. Super. Ale ciekawa też rzecz, też to wyłapałem teraz. Tutaj mówiłaś o tych właśnie marzeniach, o tym, co by się musiało stać, żebyście byli bardziej rozpoznawalną marką. Ale czy działasz w tym temacie, czy coś robisz ku temu, no nie, żeby gdzieś się pojawić u osób, które mogą twoją grupę docelową, która pewnie masz dobrze ustaloną, prawda? Kto jest twoją grupą docelową, jaka kobieta tak naprawdę, bądź mężczyźni, którzy kupują swoim kobietom prezenty, prawda, w postaci ciuchów, więc ku temu można coś zaradzić, prawda? Wiesz co, ja tak, po pół roku jakoś prowadzenia firmy, tak sama zobaczyłam, że bez marketingu to dalej nie pójdzie, więc jakby wtedy od razu się wzięłam za wszelkie właśnie reklamy na Facebooku, Instagramie. I tak też jakoś trafiłam po prostu do agencji. Są takie agencje po prostu marketingowe, które zajmują się właśnie takim PR-em marki. Więc jakby one starają się jakoś dotrzeć do celebrytów, do gwiazd. Do telewizji, do prasy, więc jakby my działamy też w takim aspekcie, jakby inwestuję właśnie w tą reklamę, w tę agencję i po prostu liczę na, że to kiedyś przyniesie jakieś korzyści. Okej, super, czyli są po prostu oddzielne firmy, które mogą dotrzeć do osób, które są gdzieś tam rozpoznawalne i okej, super, świetnie. Ale też można to działać na takim po prostu ludzkiej relacji, czyli ty masz swoje te konto na Instagramie, możesz też uderzyć do różnych innych osób, pewnie gdzieś się znacie. No są różne sposoby na to, tak, żeby tak, naprawdę. Po przyjacielsku coś zrobić też. No, ale tak już uważam troszkę, już tak w tym siedzę trochę, że już jakby nie ma nic za darmo i jakby nawet, że tak powiemy, mniejsze blogerki już nic nie pokażą jakby za darmo. Okay. Więc to są tylko kwestie finansowe. Okej, okay. No jasna sprawa. No ale ciekawe, czy to nie ma lepszego po prostu przełożenia
zapłacenie na przykład jakiejś konkretnej, wiesz, że tam grupa docelowa twoja jest no świetna, pewnie to są stawki różne, no nie, ale, tak. ale czy to nie jest, no trzeba próbować, wiadomo. No wiesz co, ja tu mam już trochę jakby takie doświadczenie i pozytywne i negatywne jakby z rozumiem. Tego, co widzimy już po wysyłkach takich do blogerek, to czasem na przykład mam wrażenie, że ani jedna osoba nie przyszła, nic się nie zadziało na profilu, a okay. wysłałam kilka rzeczy, a czasem jest jakby tak trafione, ale to nawet naprawdę to jest bardzo, nie wiem, rzadko i niespodziewanie, że naprawdę przyjdzie super dużo ludzi i się zainteresują. Jak myślisz, więc od czego to zależy? Właśnie nie wiem. Okay. Jakbym wiedziała, to bym tak działała. Okej. Okay. No więc ciekawe, czy ktoś to pokazuje lepiej, czy... Tak, no może właśnie o to chodzi, bo potem, wiesz, nawet jak wysyłałam do blogerek, co mają załóżmy 100 tysięcy konto ponad i one na przykład dodały tylko zdjęcie, gdzie wiemy, że te zdjęcia już nie mają jakby przełożenia na Instagramie, bo są te reelsy, jest relacja. Tak. I właśnie wtedy widziałam, że nie było żadnego zainteresowania, ale jak dziewczyna zrobiła relację, powiedziała, pokazała, opowiedziała o marce, no to od razu już było zainteresowanie. Okej, okay, super, świetnie, świetnie. No, więc to... Świetnie. Tak, życzę ci więcej takich, że tak powiem, tych takich smaczków, takich osób, które tak. Idealnie no, popchną waszą markę do przodu. A co jest najtrudniejsze teraz, tak byś, co jest najtrudniejsze w prowadzeniu właśnie tego typu rzeczy dla ciebie teraz, dziś? Mhm. Wiesz co, powiedziałabym, że decyzje, decyzyjność. Mhm. Takiej marce, bo jakby ja ciągle non 124 godziny na dobę jestem jakby poddana jakiejś decyzji, którą muszę podjąć. Okay. No począwszy od tego, że w ogóle, żeby moja marka działała, to ja muszę co chwilę coś nowego wymyślać, cokolwiek wymyślać, bo wiadomo, nie mam nowych pomysłów, projektów, nie mam sprzedaży, moja marka upada. Więc... Nie jest coś takiego, że jedna sukienka, która się świetnie sprzedaje, ona się będzie sprzedawała przez 4 lata. No ona się fajnie sprzedaje, ale do pewnego momentu. Tak? Trzeba właśnie wyczuć ten moment, kiedy już będzie za dużo, o jeden raz za dużo o tą sukienkę. Okej, okay. No tak, to jest więc, ciekawe. No to naprawdę, począwszy właśnie no już od tkaniny, więc jakby widząc właśnie no, ten mały skraw, jak już mówiłam, muszę tak. wiesz, wiedzieć, czy to będzie hit, czy to będzie kit, muszę wiedzieć, ile metrów zamówić, muszę wiedzieć, ile sztuk uszyć, ile rozmiarów, jak to wystopniować, jak wymiary, jakby wiesz, wszystko zaprojektować, więc jakby moja praca to jest non-stop decyzje właśnie, ile, jak, jaki kolor, w ogóle też właśnie kolory, to wszystko tak zależy od trendów, na przykład muszę śledzić co chwilę trendy, czy teraz jest turkusowy, modny, czy fioletowy, okay. bo to się po prostu sprzedaje, te tak. modne kolory. No tak, tak, tak. No i idąc dalej, na przykład jak już wypuszczam ten drop, załóżmy, mam już zdjęcia, wszystko przygotowane, no to wyobraź sobie, że ja nawet muszę się zastanowić, czy na przykład nie ma jakiegoś Dnia Matki, czy jakaś inna no tak. marka nie wypuściła, mhm. czy na przykład jest początek miesiąca i ludzie mają wypłatę, czy jest koniec miesiąca, więc jakby, czy na przykład one jeszcze będą miały pieniądze, bo już kupiły w tamtym dropie tydzień temu i wszystko jest cały czas ta decyzja. No tak, jest to decyzyjność i trzeba myśleć dokładnie tak, jak to ujęłaś. Czy ktoś jest po wypłacie, przed wypłatą, tak, czy szykują się jakieś święta, to warto sobie tak, kalendarzu wszystko rozpisać, też te święta, żeby wiedzieć z wyprzedzeniem, że teraz już jest ostatni moment, mi się wydaje, do na przykład Black Friday, prawda, żeby już ogarnąć dobrze Black Friday. To już teraz trzeba się mocno podjąć, jak nie wcześniej nawet, no nie? Tak. Także no jest to konkretne zadania. Klaudia, a z tego, co opowiadasz, no to dużo się zmieniło, no nie? Po wprowadzeniu tego marzenia troszeczkę w życie, czyli właśnie stworzenia swojej marki odzieżowej. No i czy ty uważasz, że to najbardziej cię ukształtowało tak mentalnie w życiu, czy jeszcze jakieś inne rzeczy były? Wiesz co, myślę, że chyba dzieciństwo jako tako okay. mnie ukształtowało, tak jakby każdy z nas pochodzi z mniej lub bardziej dysfunkcyjnej rodziny i jakoś tak wspominam to dzieciństwo, że ono mnie nauczyło właśnie takiej zaradności, okay. radzenia sobie, żeby się nie poddawać i jakby takiej pracowitości, bo zawsze też miałam przykład mamy, która już od 30 bodajże lat prowadzi swój biznes, więc zawsze widziałam, że tylko ciężką pracą jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Więc myślę, że jakby to mnie tak najbardziej w życiu ukształtowało. Pięknie, pięknie. No super. To jest często właśnie też gdzieś przyjaciół mam, co prowadzą swoje działalności i często ten schemat się powtarza, czyli byliśmy z rodzin, gdzie
gdzie mama, tata nie podsuwali nam wszystko pod nos, tylko działaj, radź sobie i próbuj, no nie, różnych rzeczy. Super. Tak, ja tu jeszcze dodam, że właśnie jakby od małego już byłam zaangażowana właśnie w pomoc właśnie mojej mamie i często już, no właśnie miałam no kilkanaście lat, ale jeździłam z nią właśnie po towar, więc jakby znam te noszenie ciężkich worów, znam te nieprzespane noce, więc jakby zawsze wiedziałam, że muszę po prostu to zrobić i tyle, no muszę pracować, żeby coś osiągnąć. Świetnie, pięknie, piękna sprawa. Klaudia, powiedz osobom, są osoby, które i pewnie tutaj słuchające też, które chcą coś zrobić, ale im się nie chce, jakoś mają taką brak motywacji, brak takiego właśnie odwagi trochę ku temu, żeby coś zadziałać i popchnąć te swoje życie, bo mamy w sumie jedno życie, ale takie mam wrażenie, że często zapominamy o tym, że mamy właśnie jedno życie, a nie wiele żyć i nie spełniamy tych marzeń. Co byś powiedziała takim osobom, aby coś zmieniły w życiu? Powiedziałabym, działaj tu i teraz, nie czekaj na nic. Jeżeli masz pomysł, energię i chęć, to po prostu to zrób. No bo w sumie można sobie tylko tak naprawdę zadać pytanie, załóżmy za 20 lat, bym sobie zadała pytanie, co by było, gdybym otworzyła jednak tą markę? No i mając 50 lat, raczej już bym po prostu tylko żałowała, że tego nie zrobiła. Więc no dla mnie tylko przychodzi, działaj, nie siedź na kanapie, nie oglądaj telewizora, bo nic ci to w życiu nie da, nic ci to nie wniesie, po prostu rób to, co chcesz robić i nie patrz też na zdanie innych osób, bo to nigdy jakby nam nie pomaga, tylko raczej nas stopuje. Rób to, co ci mówi serce. O tak bym to powiedziała. Pięknie, to jest takie no, kropka, że tak powiem, wisienka na torcie, zdecydowanie. Tak. To, co mówiłaś o tym, że myśląc w przód, że za 50 lat, czy coś w tym stylu, super, bardzo fajnie. I przychodzi mi na myśl taka książka, jakaś pani, która pracowała w hospicjum, rozmawiała z umierającymi osobami i jest taka książka, czego najbardziej żałują umierający ludzie, no nie? Czyli i często tam było właśnie, że czegoś nie spróbowali, nie żyli swoim życiem, tylko żyli życiem takim, jak ktoś tam im powiedział, że mają żyć, czy rodzina, czy szef, czy ktoś tam inny, prawda? Tak, no tak, i że właśnie tych swoich relacji też gdzieś tam nie dbali o nie, to ładnie. Było na pierwszym miejscu, no nie? Że te osoby. Ja bym tu dodał też właśnie, że o tym najgorszym, co się może wydarzyć, prawda? Czyli co się stanie, gdy ja na przykład pójdę za swoją pasją i rzucę ten etat i przypuśćmy rok to będzie trwało. Co się najgorszego może stać? Wymienić te punkty, zapisać je i zobaczysz, że no co, no najwyżej pójdę do innej pracy, wrócę, nic się nie stanie tak naprawdę, a będę po prostu bogatszy o to doświadczenie, co się wydarzyło, no nie? Dokładnie. Super, takie przedstawienie właśnie tego, co ty mówisz właśnie o tym 50 lat do przodu i tym, co może się najgorszego stać, powoduje to, że możemy tak naprawdę spróbować tego, co chcemy, a nie czekać na jakiś odpowiedni moment, bo on może nigdy nie nadejść. Tak, tylko nigdy, to... Dokładnie. I ja tutaj właśnie idealnie to zakończyłeś, bo mnie właśnie też bardzo zmotywowała jedna książka Reginy Brett. I tam właśnie była taka jakby historia, że ktoś chciał być pisarzem bodajże i ciągle miał codziennie inną wymówkę. I na przykład jedna wymówka była taka od jutra, że jutro zacznę być pisarzem. No a co jeśli tego jutra nie będzie? Prawda. Jaka to książka? Bo miałem pytać właśnie pytanie, co ostatnio czytałaś inspirującego lub oglądałaś? No tak właśnie, sobie... tutaj nie powiem, nie bo powiem ja... też tytułu, okej. To powiem tylko tak, Regina Brett i ona ma taki cykl książek właśnie inspirujących, tam jest w każdej książce 50 lekcji. I nie pamiętam, w której to super. Było części, ale jakby ja byłam właśnie na takim etapie motywacyjnym, żeby się zmotywować 2 lata temu, więc właśnie wtedy czytałam dużo takich książek. Super. Podlinkujemy tutaj pod podcastem, pod wideokastem, podlinkujemy do niej, do jej książek i sprawdzimy, może znajdziemy ją też po nagraniu. Także gdzie można, Klaudia, cię znaleźć i jak mogą cię śledzić osoby? Ja powiedz coś o swojej marce, gdzie mogą dziewczyny zobaczyć, co tworzysz. Ja już widziałem piękne rzeczy, takie stylowe, widać tam mega taki twój styl, smak
i wyrazistość, jest to takie, nie jest to w żaden sposób tandetne, wręcz przeciwnie, jest to no, piękne, piękne rzeczy. Dziękuję. Więc tak, no można nas znaleźć na pewno na kilku kanałach, jesteśmy na Instagramie, bo ty może wszystko tutaj podasz pewnie, nie? Tak, no ja możesz powiedzieć, my to podlinkujemy, dobrze. I żeby wszystko było pod... Właśnie, może bo tak zaczęłam od Instagrama, ale w sumie zacznę od naszej głównej strony, domeny, to jest www.marisolcom.pl. Taki sam jakby nick mamy na Instagramie i na Facebooku. Można też śledzić jakby moją działalność prywatnie, moje życie prywatne na profilu Klaudia Czerniakowska. I oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie do butiku stacjonarnie w Rzeszowie na ulicy Lisa Kuli 1/18. Pięknie, super. Zapraszamy wszystkich. Zobaczcie, co Klaudia robi, jak działa i tak jak wspomina na swoim Instagramie, bo ja ją mam w zaobserwowanych osobach, często właśnie fajne rzeczy tam dodaję z trochę z humorem i pokazuję od kuchni, jak to wygląda tak, troszeczkę. Także to super. Nie jest sielanka sama. Nie jest sielanka, absolutnie. Oczywiście, ale jest to warte zdecydowanie, żeby właśnie te swoje marzenia spełniać, bo one się same nie spełnią, nie? Tylko tak, trzeba, dokładnie. Marzenia się spełnia, a nie spełniają tak. się same. Dzięki, Klaudia, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za ogólnopolską lub ogólnoświatową markę. Tak cię widzę za jakieś 10 lat, tylko do przodu pędź i się rozwijaj. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Pozdrawiam, trzymaj pa, pa. Się. Cześć, pa. No i co, niesamowita rozmowa, prawda? Jak upór, konsekwencje i działanie sprawia to, że zachodzimy daleko w ciągu roku, dwóch lat czy trzech lat, możemy naprawdę dużo, dużo zdziałać ze swoją pasją i jak się okazuje także połączyć to biznesowo ze swoim życiem i cieszyć się z tego niezmiennie. Daj znać w komentarzu koniecznie, jeśli oglądasz ten podcast, słuchasz na YouTubie, daj znać w komentarzu, jakie osoby chciałbyś, abym zaprosił do podcastu i co byś chciała, żebym w tym podcaście poruszył i zapytał o to gości. Koniecznie daj znać w komentarzu. No i zabieramy się do następnych wywiadów. Daj łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że to ci się podoba. Dzięki serdeczne, pozdrawiam. Pa, pa.